No witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie pik z ikoną, tym razem w ciemno, ponieważ dawno nie było. Uznałem, że w sumie czemu nie, może będzie całkiem śmiesznie. Powiedzmy, że nowa ikona, która została troszeczkę zupgrade'owana. Raczej większość się domyśla, o kogo chodzi, ale pokażę wszystko za jakiś czas. Będą też nowe nagrody za Rivals, które jeszcze nie odbierałem, ponieważ nie grałem Rivals w ogóle, ale zrobiłem taki grind, że wbiłem z 5 ligi do 3, więc uznałem sobie, że czemu nie. Trochę sobie pograłem tym składem i grało się całkiem przyjemnie, także moi drodzy, kariera powinna się pojawić jeszcze w tym tygodniu. Miała być teoretycznie dzisiaj, ale trochę się pozmieniało i no będzie w tym tygodniu. Po tym odcinku właśnie lecę nagrywać karierę, także tyle słowem wstępu. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I moi drodzy Państwo, co? No możemy przejść już po to pika z ikoną, który został zrobiony. Praktycznie pozbyłem się wszystkich foderów, więc zobaczymy jak to, co z tego leci. Oczywiście uderzenia gromu, zimowa karta. Wieloznaczna toty lub też przyszłe gwiazdy, więc proszę Państwa, liczę na to, że będzie coś niebieskiego lub też fioletowego, bo jednak te karty zimowe i uderzenia gromu, no jeśli to nie jest Krojf lub też jakiś Hulit, to no to nie ma znaczenia. I w sumie chyba Hulit nawet nie ma karty gromu, nieważne. Albo ma? Nie ma. Proszę Państwa, to wygląda pewnie głupio, ale poszło. Nic nie widzę, moi drodzy, nic nie widzę. I teraz tak, nic nie widzę, proszę Państwa, nawet nie wiem, czy mnie słyszycie. Ciągle lecę w prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo. To jest ikona, którą biorę, wysyłam do klubu i to nie jest duplikat. Ale zajebiście. Dobra, proszę Państwa, zobaczmy. Zobaczmy, kto zasilił szeregi naszego klubu, panie i panowie. No i co, no polecimy raczej, proszę Państwa, od samej topki, żeby was tutaj za długo nie trzymać. Miejmy te Anglię z głowy już po prostu. Campbella nie będzie, bo Campbell już był trafiony w odcinku z Damianem. No dobra, no to Anglii nie ma, także już połowa sukcesu. Hiszpania lub Portugalia, będzie pewnie jakiś... Butragenio? Nie ma! Portugalia? Figo już był trafiony ostatnio na odcinku, okej. Italiano, kogo mógłbym wziąć? Taki Toty, Zola już mam, kurczę, nie wiem, Maldini może jakiś byłby wzięty, Zola został już trafiony jakiś czas temu, Cannavaro zrobiony w SBC. Nie ma Włochów, no dobra, proszę Państwa, Francja, może jakiś tutaj Toty Vieira? Desailly już był, nie wiem, Toty Lothar Matthäus? Prince, ja się coś obawiam, że wziąłem jakąś głupią narodowość, która nie będzie w topce. No to Holandia. Nie ma Holandii. Czy wziąłem Brazylijczyka, proszę Państwa? Nie wziąłem. To co ja trafiłem, ty? Toty Czech na przykład? Nedved już był. Tania? Schmeichel? Nie. A Irlandia. Best. Besta nie ma. Chin? Nawet nie wiem, czy mógłby być. Nie ma. Sava? Sava już mam. Eto? Nie ma Eto. Ja nie wiem, może ja nie wybrałem tej ikony tak naprawdę. Nie rozumiem, co się dzieje. Meksyk. To będzie na pewno Meksyk przecież, chłopie. To jest wypisane. Chociaż nawet nie wiem, czy jakikolwiek... Był jakiś Meksykanin? Sanchez, kurde. Po prostu zobaczmy, kogo mogłem dostać, okej? Okay? I tyle. Dobra, widzę, że była ikona Toty do wyboru. A i takie Toty. Petit i Butragenio. No tak pod kątem, powiem tak, pod kątem ratingu to wybrałem najlepiej. No Petit, nie oszukujmy się, nie byłby zawodnikiem, który by zasilił mój skład. Więc powiem szczerze, tak pod kątem foderów wybrałem najlepiej. Pod kątem ceny chyba najwięcej kosztuje Butra. Mogło być gorzej, uważam. Mogło być gorzej, więc pan Sanchez z mojego ulubionego kraju. To co, moi drodzy, przejdźmy sobie do nagród za Division Rivals. Wbiłem sobie ligę trzecią, także udało mi się wbić razem dwie ligi. Generalnie był plan taki, żeby zostać w lidze czwartej, ale uznałem, dobra, mam podwójny stick, będę grał do luza i tak naprawdę nie przegrałem ani jednego meczu. Ciągle jestem w stanie jeszcze wbić drugą ligę, więc możemy sobie nawet zagrać dzisiaj Rivals, zobaczymy. Ja przecież mam 7 milionów na koncie. Nie, bierzemy paczki wymienne, panie i panowie, otwieramy. W sensie dzisiaj wszystkich paczek nie będę otwierał, bo nie wiem, czy teraz właśnie wychodzi jakieś nowe promo, czy będzie jakiś event. Nie wiem, czy teraz są tocy, no nie mamy żadnego ekranu ładowania, więc nie mam zielonego pojęcia, co teraz będzie. 24 złote karty. Czy będzie. Cokolwiek. Brazylia, śpo... Debinia może? Debinia chyba, co nie? Tak. Ale to będzie... A nie, to jest Marta. Mam większe paczki, które zostawię na jutro. Może jutro jakiś event będzie. No jak nie będzie, to zostawię te paczki na tocy po prostu i tyle. Niemcy, śo... Hummels lub też Süle i 1000 monet. Dostaliśmy paczki wymienne i tak zarabiamy pieniądze. Mamy jeszcze takie paczki. O, dużo za ta paczka piłkarzy premium. Tutaj raczej coś ciekawego powinno być, mi się wydaje. Coś takiego specjalnego. Eddie Dzeko to nie jest karta, która sprawi, że będę szczęśliwy z tego powodu, że grałem Division Rivals. Ostatnia paczka, duża paczka piłkarzy premium. Nawet informą nie dacie, serio, Hiszpania. Battle, tak się nazywała ta pani? Chyba Battle, tak jest. Battle 85. Propa Barcelony to wygrała, kiedy to nagrywam wczoraj, z PSG, więc powiem się, że ja się osobiście nie spodziewałem. Byłem pewny, że wygra PSG, a tutaj proszę bardzo. Mocny performance zawodników z Katalonii. Dwie paczki za 50 tysięcy monet. Na razie nadal nie trafiliśmy żadnej karty jakkolwiek ciekawiej na tym odcinku. Kylian Mbappé, propos PSG? Nie, to będzie Lacazette? Serio? Ostatnia paczka za 50 tysięcy monet?
Zobaczmy, czy coś niesamowitego. Okej, okay, ciągle złote barwy, fantastycznie. Brąz. Jezu, Trippier. Dobra, otworzymy sobie paczkę 2,86, żeby po prostu zobaczyć walkout, bo dzisiaj nie było żadnego walkoutu, więc chociażbym chciał zobaczyć walkout z Portugalii. Bruno. I Bruno, razem z Bruno będzie Bernardo Silva, tak to widzę. To jest wypisane w gwiazdach. Neymar! Zapomniałem, że on istnieje w ogóle. Jeszcze mam 5x8,3. No dobra, niech będzie. No w końcu jakąś specjalną kartę pewnie trafię, nie? Modric. Podwójny walkout, żebyśmy mieli jakieś emocje w tej paczce. Nie? 5,8,4. I lecimy ze składem. Mamy Informa. Pierwsza specjalna karta dzisiaj, proszę państwa. Alisson. A z Alissonem przyjdzie Inform. Nie wiem, kto ma Informa aktualnie. Ale jakiś wysoki rating, co? Iliutsenko. 8,7. Zawodnik z ligi chińskiej. I Parejo, proszę bardzo. No dobra, to jeszcze paczkę 84x7 mogę dla was zrobić, ponieważ mieliśmy duplikaty, których się musimy pozbyć. Także 7x84 z SBC. Złote barwy, nic nam to nie mówi. Francja, Sien, Benzema może na przykład. Chelsea, Nkunku. Podwójny walkout, czyli w środku jeszcze może być ikona lub też karta Hero. Katoto. I w środku Puszkasz. Kurczę. Jak to wygląda w Rivals aktualnie? Liga trzecia. No mamy teoretycznie podwójny streak. Zagrajmy Rivals. Kwalifikacje sobie po prostu zagram poza nagrywkami. Skład wygląda następująco, proszę państwa. Dezai. Marcel Dezai został przeze mnie zaupgrade'owany w ewolucji Golazo Show, coś takiego. No musiałem po prostu grać tak naprawdę po prostu mecze i wygrywać. To były tak naprawdę najważniejsze czynniki, które sprawiły, że właśnie Dezai jest ewoluowany. Tutaj macie właśnie statystyki Dezaiego. Takie ma statystyki na tej karcie. No i obok macie oczywiście porównanie tej karty zwykłej, więc widzicie, że jest naprawdę mocny boost w tempie. W fizyce, jeśli dobrze pamiętam, no i, też w strzałach, no wiadomo, strzały akurat mnie nie interesują, ale bardzo mnie interesowało to, że no to jest po prostu, to jest legenda tego kanału. No wiem, że mógł być jeszcze SCN, mógł być jeszcze inne karty, ale nie oszukujmy się, Dezai jest legendą tego kanału i no to musiał być Dezai, po prostu to musiał być Dezai. Także tak ten skład się prezentuje, na razie nic nie będę zmieniał, zobaczymy, czy teraz będą topsy, mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, to poradzimy sobie. Więc moi drodzy, meczyk Rivals, trzecia liga, lecimy. Moi drodzy, meczyk widzę trzeciej, zobaczymy, czy forma mi została po wczoraj, bo wczoraj naprawdę miałem mocny streak wygrywania. Lampard, Zidane, Eusebio, Mbappe, Vini, Salah, Vidić. Taki składzik mocny, ale moi drodzy. Debut Dezaiego 93. Zobaczymy, czy warto było robić tę ewolucję. Myślę, że warto było. Takie ma teraz staty, że no nie do przejścia. Wstawki z nim będą tak często wstawiane, że to już będzie powoli was denerwowało. On tak mocno będzie czyścił właśnie. Podanko. Okej. Okay. Mija Ham, uderzenie. 1-0, proszę państwa. No tak to się robi. No forma na Foot Champions. No jest robiona ewidentnie. Idę za jej pierwszy odbiór, ale to podanie trochę słabe. I Bastoni. Pięknie. No, halo. Pyk. O, ile miejsca. Bobby Charlton. Ale czemu w środek? Ej, to jest turbo głupie, nie? Uderzam w fineskę i w sam środek bramki. Nawet nie próbował na długi słupek uderzyć Bobby, no. I Mbappe. Ole Bastoni teraz. Zwalmy winę na mnie. Mogłem się pozbyć piłki, a nie pozbyłem się jej, więc... Ja tutaj będę chronił Dezaiego. I Bobby Charlton wypuszczony, witam serdecznie. Bobby, no tutaj się musisz odegrać. Nie wychodź z meczu. Nie wychodź z meczu, śmieciu, nie wychodź z meczu. Dobra, jest gol. On wyjdzie z meczu chyba. Bo tak chyba odłożył na chwilę pada i tak byłem pewien, że on wyłączy konsolę czy coś. Ale właśnie nie wiem, czemu nawet pauzy nie było teraz, skoro wziął pauzę. I tak to właśnie jest z tym Rivals. No nic, mamy wygraną. Streak jest kontynuowany. No, jeśli wygramy jeszcze dwa mecze, to mamy... Ligę drugą. No to moi szanowni państwo, jeszcze paczka z wymienną ikoną, która jest do kupienia w sklepie za 2500 FC pońców. Ostatnio trafiliśmy tam Prince, chyba, jeśli dobrze pamiętam, albo Nedved. Jedna z tych dwóch opcji, więc moglibyśmy trafić Nazario i zrobić chorą liczbę pieniędzy. Jest to oczywiście paczka wymienna, a ikoną wymienną będzie Anglia. Oby nie. No nie może być. To będzie trencik i to jest ta słynna teoria Trenta. Czy teoria Trenta się sprawdzi, proszę państwa, bo to będzie... Kurwa, to jest możliwe. To jest nie. No jakby nie. Widać, pani Prince jest warta 100 zł na to wychodzi, więc świetna paczka. Jestem przeszczęśliwy, że trafiam po raz kolejny wymienną Prince. Pora na jakąś paczkę z SBC, bo w SBC mam trochę mniejsze szanse, że trafię Prince. Tak mi się wydaje. Z racji, że dawno nie było żadnej paczki, to lecimy z paczką 7x84 po raz kolejny. Może tym razem pani Prince nie zostanie trafiona, byłbym naprawdę w niebo wzięty. Złote barwy, Holandia, o Van Dijk jakiś może na przykład, De Ligt, walkout podwójny, czyli może być oczywiście jakaś ikonka w środku, z De Ligtem przyjdzie, myślę, że no jakiś Toni Kroos chyba, co, albo Parejo na przykład, Luka Modric, byłem blisko, a w środku będzie jeszcze
Dobra, moi drodzy, drugi mecz. Zobaczymy, czy znowu króciutki, czy może niekoniecznie. Loris, Vidic, Kohler, Alowe, Ran, Berbatov, Ribery, Beścik. No myślę, że akurat widzę trzeciej, to troszkę solidniejsze składy mogą być niż w piątej, bo dobrze pamiętamy, że w piątej lidze zdarzały się śmieszne składy, tak powiem. Dobra, zobaczmy, co umie Dezai. Jak tam rozegranie. Boom. Pyk. Świetne podanie. Generalnie widzę, że ten nasz oponent będzie dużo wybiegał obrońcami, co trzeba będzie na pewno wykorzystać, ale fajne przyrzuty ma, to mi się trochę podoba. Taka inna gierka, ale tutaj no trochę mu zabrakło boiska. No ale widać, że próbuje czegoś innego. Vidic, ale z Tchouameni. Foden, uderzenie pięcioprzej nogi broni Loris. Ale na szczęście jest Bobby Charlton. Ale tak fajnie się złożył, ale trochę zabrakło siły. Spróbujmy sobie zagrać na krótko z Jamesem. Dośrodkowanie. Tchouameni z główki. Boże, Tchouameni jest kantem głowy uderzył. I Karczowi. 1-0. Pięknie. Niezbyt dobre odegranie. Alowaj run. Podanko. Phil Foden. I 2-0. Bez skrupułów ten zawodnik. W sumie nie ten zawodnik, ten zespół. Ten zespół aktualnie ma taką chemię, takie zgranie ze sobą, że to jest coś niesamowitego. Wiadomo, to jest Liga Trzecia Rivals, no ale mimo wszystko, proszę Państwa, no czuć. Czuć, że oni potrafią współpracować ze sobą. David. Nie no, Dezai, chłopie, nie ma szans. Ujej. Broni Loris. Myślę, teraz James fajnie wrzuci. Co ten... Okej, to był strzał, powiedzmy, że trochę lepszy, ale wciąż. Czemu te główki Tchouameniego są takie nienormalne? O, oh, shit. Nie, Loris. Miecham. Dziękuję bardzo, 3-1. Wracamy. I cyk. Bobby. Alowaj run. 4-1, proszę Państwa, mamy Rage Quit, no i za chwilę gramy o ligę drugą. Dominacja. I moi drodzy, ostatnia paczka 7x84 na dzisiaj, ponieważ można zrobić 3 i to jest właśnie ta trzecia, czy coś niesamowitego, złote barwy, Argentyna. Lautaro Martinez, podwójny okład oczywiście, witam ślicznie. I z Lautaro przyjdzie oczywiście Fire, a w środku ikona. Dzisiaj. Ale ile walkoutów, proszę bardzo, 5 walkoutów w jednej paczce, mój Boże. No to spójrzmy, moi drodzy Państwo, z kim się zmierzymy w batalii o ligę drugą. Polonia, sobota. Okej. Okay. Dzisiaj jest piątek, kiedy to wstawiam. Casillas na bramce, Lucio, Bastoni, McKenny, Alonso, Beckham, Vinicius, Insigne. Insigne i to jest Loris. Bez wylewów, bardzo mnie to cieszy. Oh, shit, nie, jakie podanie. Dobra, nice. To muszę mu oddać. No zajebiście podał. Jakby nawet nie wiem, czy tak chciał podać, ale podał zajebiście i to nie miałem nic do gadania. O, tak jest. Bobby Charlton. Goni go Bastoni. Bobby! Nie ma. Charlton. Co to było? Leci. O, Wajran z skrzydełkiem. Goni Bastoni. Jeszcze nie będę podawał. Teraz mogę. Cyk. Cyk. Odegranie. Bobby Charlton. 1-1, proszę Państwa. Wracamy do gry. Bobby, ty jesteś praktycznie sam na sam. Bobby, czemu z lewej nogi, nie wiem. Wydawało mi się, że to będzie obok bramki. Ale Bobby Charlton. 2-1, więc aktualnie jesteśmy w lidze drugiej. Ale jeszcze dużo czasu, więc spokojnie. Ostatnia akcja, Phil Foden. Stój. Cyk. Pole karne. Ach, szukałem pretapita. Nie będę ukrywał. Troszkę szukałem. Jest 2-1. Mecz ten na pewno najtrudniejszy z wszystkich dzisiaj, więc dobrze na sam koniec. W statystykach 8-4 w strzałach. Mamy mniej strzałów, co ciekawe. No, mija, dośrodkowanko, cyk. Bobby, Charlton. Czemu oni strzelają w środek bramki? Ja naprawdę bardzo chcę, żeby uderzali po długim słówku, ale oni nie chcą. Oni po prostu nie chcą. Tchouameni. Broni Casillas, cyk, chłopie, jak w siatkówce. Jeszcze raz. Dezai, to nawet nie Dezai, to jest Alowaj Run, przepraszam. Podobna fryzura. No co za... Dobry obrońca, bo zjął mi piłkę. No już miał być gol. Żary. Jamesik, wygrywasz. Świetna interwencja naszej defensywy. Kurczę, mać. No przecież. Ona ma 4 słabsze nogi. No jakby to. Uwierzyłem, że to się. To można wykończyć słabszą nogą. No mając 4 słabsze i na totalnym luziku przecież. No ja nie. Ja nie chcę jakichś nie wiadomo jak ładnych bra. I to będzie gol. No przecież kurczę. Mijacham. Broń Casillas. Oczywiście, że broń Casillas, nie? Dobra, to już teraz musi się udać. To jest ta wrzutka. Tchouameni.
i Tchouameni. Najważniejszy moment, kiedy trafiał głową, nie wiem, czubkiem, kantem głowy, w momencie, kiedy nie mógł nas zawieść, nie zawiódł. No i cóż, moi drodzy, oficjalnie jesteśmy w lidze drugiej. Mecz bardzo ciężki na sam koniec, więc bardzo się cieszę, że najważniejszy mecz był najcięższy. Było więcej emocji. Oczywiście będziemy się pieli teraz w stronę ligi pierwszej. Wiadomo, no, już jest taka forma. Nie pamiętam, kiedy ostatnio przegrałem mecz w Rivals, także aktualnie w Rivals forma jest. Zobaczymy, będzie Foot Champions. To jeszcze, moi drodzy, na sam koniec pick z kartą Hero 1/3. Oczywiście ta, co była ostatnio kilka razy, czyli potrójne zagrożenie, Liga Mistrzów oraz Fantazy. Więc dziękuję za oglądanie. Jutro powinna się pojawić karierka na kanale, a zakończymy na trafieniu Wezmę Morienteza. Przyjemny rating pod przypałkiem, więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.